Ale mówię na następnym i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Back for Blood. Dobra, no lecimy, nagrałem to pod rząd. No i co? Go! Flara. Chciałem powiedzieć fajerwerki. No dobra. Ej, to mi się podoba. To wygląda tak pięknie. No. Zaś pojemnik na próbki i otrzymać stację bezą z robaczywych. Dobra. Stacja benzynowa, to się musi palić coś, no nie? Wow, jak schodzą po tych budynkach i to wszystko. Łamacz, dobra. Też umiem łamać. Okej. Okay. Wow, to jest łamacz. Ała. A, co tu się dzieje? Pokonaliśmy go, le. Dobra. We're setting up a triage location until we can extract the injured back to home. Rendezvous with the team at the library. Save as many as you can. God knows we need the numbers. Hope one out. Przy wyjściu ze schronu. Ale gdzie jest to wyjście? O nie, panowie. I po rączce, dobra. A, friendly fire. What is this? Oh! Trzeba uważać na to, dobra. Dobra, nie, dawaj mi moją broń. Co? Co tu się stało? Dobra, nie rozumiem. Idźmy po prostu. Wow. Jakaś latarka? Wow, ale to ma klimat. O nie, nic nie ma. Ole.
A jest klimat z tą latarą, no. Potężny. Czy to wabik? Tak, to wabik. Nara mordo. To jest safe. Ale tam muszę się dostać. O! O, w dupę. A useless ta broń. Dobra. Okej. Uratujmy go. Ja wiem, że ja mało mówię, ja was przepraszam. A ja się staram skupić. Czemu tu jest jakiś bot mamuśka, wytyfy? A to mój XD. Chyba to on wezmę. No. Jak oni tu przychodzą?
To jest smoker? Dobra. Okej, tego nie. Albo tu też można iść, ale czy tu jest jakiś... Warto tam iść? Chyba nie. Dobra. Dajmy się już do tego faktycznego naszego schronu. Zrobiliśmy zadanie drugie dodatkowe, tak jakby. Więc można... Nalajcie się, udać do schronu. Zesrałem się ciebie, gościu. Okej. Co Uzi bym mógł sobie kupić? Gdybym mógł coś się powtórzyć. Co bym kupił? No i... Weźmy to Uzi może. Okej. Nie potłuć mnie pod celownik, gościu. A! What? Wow! Ej, kocham takie gry. Ej, naprawdę, kiedyś chciałem zrobić coś takiego. A na pewno bardzo chciałem zagrać coś takiego. To jest jakieś przedszkole. Ni to przedszkole, ni to coś. To jest kwinki. Dobra, udajmy się tu, gdzie chyba nam każą się udać. Żygacza słyszę. Zabezpieczymy się jak tylko możemy. O, tu też są dechy. Dobra. Za tej stronie nic nam nie grozi. Tu jeszcze nam coś grozi. Sium. Deska, desia, desunia, deska. I cyk. Dobra, 3-6. Czy jeszcze trochę, dobra. Może dolne piętro, coś. W końcu no. Tu to nie. Tu, o!
Właśnie chciałem powiedzieć, że boję się, że coś rozpocząłem. I tak, rozpocząłem. Fajne, że ta latarka tak po chwilę to przechodzi. A! Dobra. On mi stąd. A! Głupie gówno, nie widziałem tego. Dobra, kłócajmy może, bo tam są zombiaki. Ludzie, piąta z sześciu, czyli nam zostaje jeszcze jedna. Dobra. Jest zabaweczka kolejna, tu jest. Miedziaki, dobra. Dźwięki chodzenia, to jest tak cool. Chyba coś ściekło przed chwilą. Dobra. Jest i ostatnie miejsce, ostatni punkt. Tam gdzie przed chwilą tam byliśmy. Siup. Sześć. Osoby pozostałe przy użyciu ocalonych, co? Okej, no. Idziemy się teraz udać? No halo, no. To gdzie? O, dawaj mi Uzi. Sorry, Wolverine, wydałem na ciebie kasę, ale... Cześć, siła ognia, 16 na 70, 36 na minus 7, no to to jest lepsze. Au. Wysłujmy stąd wyjść po prostu. Bo nie wiem teraz w sumie, co mamy zrobić. Miedziaki. Tu, tak. Okej. Hamburger. McGo, dobra. Słuchajcie, dam wam takie moje realne opinie o tej grze, już po drugim tu gameplayu. Naprawdę niesamowicie mi się podoba. Ta gra, ten gameplay, wszystko, niesamowicie mi się to podoba. What? Przeskoczyłem go nawet. P-
Patrzcie, jaka akcja, kurde. O, safe. Przeładowuj, no. A, czytałem o tym. Ała. Jak trafi mnie kilka razy ten. O Boże. Była siekiera, ła. Dobra, z powrotem Uzi. To jest dobre wciul. Wiem, że jest taka postać właśnie w grze, która... Ładnie. Która umie w ciebie trafić, a jak w ciebie trafi... tu jest alarm chyba. Która jak w ciebie trafi... to wtedy jakby siecią ona strzela. Dobra, może my za daleko idziemy, cofnijmy się do tego save'a. Au. Au. Co się do hotelu? Czyli hotel pewnie będzie tam. Tak. Dobra, chciałem się upewnić. Już to działa oczywiście. Okej, to robię z takiego Jokeya i Huntera. Okej. W locie trafiłem, o! Ło! Au! Okej. Do końca daję, rozumiem tę fabułę, ale bardzo mi się ona podoba. Profilaktycznie. Nie, wolę na to. Uzi. Dalej Uzi biorę. Kurde, właśnie miałem w to strzelać i się jeszcze wystraszyłem. Nie no, nie mam chyba chronić hotelu, nie? Witam w mojej kuchni.
Pięknie, no. Emo, gdzie? Dobra, nie wiem nawet co ja zbieram. Gdzie mam się dostać? Okej, mamy tu coś. Spoko, mordy. Chwila. Ja coś czuję, że ich tu będzie więcej, wiecie? Ja sobie przejdę ten cały hotel. Cały. Czuję, że więcej tu będzie tych ludzi. Tak nie wiem, jakoś tak matczynie instynkt. Miedziaki do góry. Jeden cios wystarczy. By przywołać hordę. O! Tak, one stamtąd będą szły. Ale się zesrałem, naprawdę. Boję się tej gry w sumie. Sorki. Kompletnie zapomniałem, że też tu jest wejście, no. Nie, to nasi, no, debi ze mnie. Dobra. Tu gdzieś słyszę kogoś. Dobra. Wbijamy tu na górę. Hop. To będzie koniec tego odcinka i też już mojej gry, bo sobie wyjdę z niej. Jaki kurde trik. No dobra, no. Fajna gierka. I właśnie miałem wydać opinię, że chyba jest nawet lepsza od Left 4 Dead. W sensie zacząłem bardziej ją kminić. Zaprawdę zarąbista. O tak, dobrze jest. Także więc, dziękuję za oglądanie, jeśli chcecie kolejny odcinek z gry Back 4 Blood, zostawcie dużo łapek w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku, no i co, Eluwina.